Jakub Krawczyk, sezon teoretycznie zakończony, ale w praktyce jeszcze jeździcie. Ostatnie szlify treningowe i ostatnie zawody. Opowiedz, jak to będzie wyglądało. No tak, jeszcze dzisiaj mamy mieliśmy trening, jutro mamy trening i w piątek wyjeżdżamy do Pardubic, bo w sobotę mamy tam zawody. To jest takie ukoronowanie tego sezonu, Nice Challenge, te zawody dla najlepszych w cyklu Nice Cup, tak? No tak, fajnie, że zrobili taki turniej jeszcze na sam koniec sezonu. Wiadomo, że chce się jak najbliżej jeździć, żeby ten sezon trwał najlepiej całą zimę, ale no niestety tak się nie da. To będzie dla Ciebie pierwsza przygoda międzynarodowa? Tak, raz miałem jechać, bo awansowałem, ale tam nam się bus zepsuł i stanęliśmy 70 km przed stadionem i się nie udało. Czyli zadebiutujesz na tym długim i szerokim torze w Pardubicach? Tak, to będzie pierwszy raz. Czego się spodziewasz? Bo to jest takie treningowe trochę jeżdżenie, ale spotkasz się z rówieśnikami z Czech, tam kilku też dobrych zawodników, takie ostatnie przetarcie, byle cało i zdrowo, nie? No spokojnie, jak do każdych zawodów, wiadomo, tam nie wybieramy na sobie żadnej presji, ani jest to już jest końcówka sezonu, więc też z głową na spokojnie, ale no, trzeba pojechać, to zawsze. Jak byś podsumował ten twój sezon? Myślę, że jakoś bardzo dobrze nie było, bardzo źle też nie było, ta kontuzja mnie dosyć mocno wybiła z rytmu, końcówka sezonu jak najbardziej na plus, to myślę, że takie 3 z plusem. To tak surowa ocena, bo w sumie tak po kontuzji to już było naprawdę dobre jeżdżenie, były punkty w lidze, wygrywanie z seniorami, ale masz ambitne plany, ambitne tak, cele. Tak, sezonu myślę, że tak na taką mocną czwórkę z plusem, a tak myślę, że cała reszta na 3, tak. No, wymagam dosyć dużo od siebie, chcę, żeby to wszystko fajnie wyglądało, dużo pracy chcę w to wkładać, ale no do praktycznie połowy sezonu nie byłem zadowolony. Żal rozstawać się z motorami na zimę, czy będziecie mieli kontakt, ale z innymi motorami? No, plany na zimę mamy bardzo ambitne, bo 3 albo i nawet 4 razy w tygodniu jazda na krosie, do tego treningi na siłowni, z Nurechem tutaj będziemy też współpracować, sale i różne, więc zima naprawdę będzie bardzo ciężka i będą bardzo mocne przygotowania do następnego sezonu, do Ekstraligi.